Witajcie, myszki, z tej strony Trachol, w kolejnym odcinku z Hardona 4 na okazji The Great War Redux. Jako Wielki Qing, czyli Chiny. Jak ostatnio odcinku wspominałem, włączyłem dopiero nagrywanie, kiedy dostałem ten event, dlatego że już tak naprawdę nic innego nie robiliśmy. Moje zadanie tak naprawdę polegało na tym, że przygotowywałem się do budowy czołgów, po czym okazało się, że nie miałem dział i teraz muszę wybadać działa. Tak, to jest w skrócie. I to, co teraz dostałem event, to jest oczywiście, że imperator, cesarz, ma swoją rodzinę, ma 16 rok życia, więc dorósł, żeby zostać... O Jezu, portret mu się zmienił. Żeby zostać prawdziwym regentem. Znaczy się chyba, on był regentem, to znaczy, że zostać prawdziwym władcą. Oraz tutaj mamy jakiś gości, którzy zostają przywódcami. Nie wiem, to jacyś specjalni goście, czy co? Nie wiem. Więc teraz niech się tutaj rozpocznie. Mamy to oczywiście 70 dni. Wszystko to jest 70 dni, ale potem powinniśmy dostać. Więc to, co teraz robiłem w głównej mierze, to budowanie wszystkiego, badanie wszystkiego. Mamy już na szczęście dosyć dużo fabryk, więc to mi się podoba, że wreszcie mamy wystarczająco fabryk. Tutaj, no jak sami widzicie, wszystko sobie badam, mam jakieś samoloty, tutaj wszystkie te działa teraz sobie badam, żeby były. Mamy dosyć dużo political power, więc to też jest wystarczająco. Niestety muszę wybadać prawie do samego końca, dlatego że jeszcze są działka tutaj, więc to biorę sobie. Trochę to jest nużące, że muszę teraz badać to wszystko, to trochę tak niepotrzebnie, ale jeżeli będę mieć zapewne dużo czołgów, to wiecie, to wtedy trudno będzie mnie pokonać, więc tak. Przyszłość konstytucjonalnej dynastii Qing, więc możemy zrobić to jak w rodzaju tego, no, w rodzaju tego, co było, czyli w niemieckim. To nie jest dla nas jakieś mega minusowe. Albo, że tutaj się zamieni. Wtedy... wtedy coś się zmieni. Wiecie co? Ja tylko sprawdzę sobie. Na szczęście to tutaj nie crashuje, więc... Chcę zobaczyć, jak to będzie demokratycznie. Wiem, że demokratycznie może być słabo, ale... Chcę tylko zobaczyć. Jesteśmy niebieskim Qingiem? Mamy zblurowanego gościa. Wiecie co, ja chyba zostawiam tam, tak naprawdę to nie mamy jakiejś różnicy realnej. Fajny nawet właśnie obrazek. Dobra, niech zostanie, no to nie obchodzi, że mamy tam minus 100, teraz to trochę takie małe. Więc teraz oczywiście robimy po to, żeby zdobyć. Ogólnie tutaj wojna jest taka, że... Co, bo tutaj wiedzie im się, ale my też nie mamy zbytnio karabinów, nie mamy w ogóle stali. Stali też nie chcę importować z tego względu, że nie chcę sobie zmniejszyć fabryk, a produkcja nie jest mi tak mega ważna teraz. Myślę, że samoloty to możemy sobie wybadać. Będę chciał sobie produkować samoloty, ale wiecie, że znaczy, żeby mieć samoloty, to trzeba mieć też lotniska. A żeby mieć lotniska, trzeba mieć samoloty. A żeby mieć samoloty, trzeba mieć lotniska. Taki trochę dylemat mam. Ale powoli sobie tutaj będę budować rzeczy. Tutaj mamy na przykład, to możemy cenzurę wprowadzić. Ogólnie oni mają 59. Ja dawno wtedy nie patrzyłem, ale nie sądziłem. I teraz mam w ogóle gości, którzy zostali ustawieni już przez to, więc pytanie jest, co takiego oni mają. Więc tak, po pierwsze możemy dostać kory. Dostaniemy kory, dlatego że dlaczego nie? I zobaczymy, co tutaj jest. Więc tak, możemy prosić ich o oddanie. Realnie rzecz biorąc, nawet nie wiem, co tak naprawdę byłoby dla nas, że co oznacza, bo tutaj mamy gościa, który wygląda jak jakiś ksiądz. No, mamy oczywiście Alfonso. Mamy tych dwóch, oni mają marionetki, ale przez to, że nie widzę części tych ich
frakcji, to trochę trudno mi określić, co się dzieje. Tutaj mam gwarancję. Polska i naród. Tak. Powinni oddać Polsce, tylko że właśnie o to chodzi, że coś się popsuło i... No i słabo wyszło. Więc tak na razie możemy spróbować tym. Więc Japonia nie chce. I powiem tak, Japonia nie chce. Ale na miejscu Japonii ja bym się zastanowił, czy na pewno wy nie chcecie. Ponieważ... Co wy robicie? Dlaczego się... Kręcą, że... Że nie wiem, co się dzieje. Bo ja tak, nie mam floty. Nie mam. Ale mam coś lepszego. Mam wielką armię. A oni... Też mają dosyć dużą armię, ale nie, na pewno nie aż tak dobrą jak moja. No ja nie wiem. Zobaczymy, co jeszcze Portugalia. Możemy dostać... Możemy dostać... Dosłownie nie wiem co... Dostaliśmy Wargola na wszystkie nasze... Wszystkich naszych... Ludzi, którzy tutaj cokolwiek mieli do nas. I... Ja nawet nie jestem wkurzony na to. Jak, skąd mielibyśmy dostać nawet pozwolenie? Skąd oni chcieliby nam to oddać? No ale tak naprawdę mnie to zbytnio nie obchodzi, ponieważ tutaj już powoli czołgi będą robić. I coś nam spadło. Wow. Ogólnie... Wow, ej, to mocno nam spadło. Ogólnie taki problem też jest, że nie mamy zaopatrzenia i... I dlatego też teraz budują kolej. Tak, budują kolej, żeby zaopatrzenie mi dać. Tak, budują potężną kolej przez Chiny, żeby te zaopatrzenie, cokolwiek do nich doszło. Więc teraz mogę po prostu sobie zrobić różne claimy. Tak naprawdę nic to nie znaczy dla mnie. Bo wszyscy są dosyć silni. O, mi tutaj się zakończyło. Dosyć ciekawy terminal, ok. Więc teraz, oprócz tego, że nam to ciągle spada, bo po prostu moje dywizje umierają gdzieś na stepach, właśnie na Syberii, to moje karabiny wreszcie się produkują w miarę dobrym czasie. Więc tak, mamy wargole na nich wszystkich. Możemy zrobić przeciwko nim. Oni mają 283 dni, ale oni są słabi. I tak naprawdę to tyle z contentu dla Chin, takiego, powiem wam szczerze, realnego, bo dalej to już... Dalej to jest po prostu to, co sam byś mógł osiągnąć. Więc trudno mi powiedzieć, że to jest coś realnego. Możemy... Wąs. O mój Boże. Dobra. Nie powiem. Dziwne rzeczy się dzieją na świecie. Okej. Na pewno marynarkę mają potężną. Japończycy. No to wiadomo. Ale ja mam coś ważniejszego. Mam prawie kilkanaście milionów w armii. Więc nawet podskakiwanie mi raczej jest mało prawdopodobne. Tak, to co ja na razie buduję, to jest pierwsza linia, która kosztuje tak naprawdę mało mnie. Po czym jest druga linia, teraz się buduje, która kosztuje mnie o wiele więcej, ponieważ ona polega na tym, że ja buduję po prostu mega wielką... dobra. Buduję po prostu wielką tutaj armię, która pomoże mi. Tutaj wszystko już mam wybadane. Więc możemy dalej tutaj robić logistykę. I co tutaj możemy zrobić jeszcze? To agenta. Więc tak, w skrócie. Teraz nasze odcinki będą wyglądały coś takiego, że my będziemy powoli zapewne wszystkimi się zajmować. Tak, to będą nasze odcinki.
jak już mamy pójść na World Conquest, to pójdźmy Chinami. Wydaje mi się, że mamy dwie idee. Mamy to. Możemy stworzyć frakcję w ogóle. Możemy? Create faction? Nie. Tutaj możemy wymusić. Nie wiem, co to jest za region. Takie się dziwię, dlaczego Rosja nas nie lubi. Ale dobra. Okej, okay, więc teraz ściągniemy to wszystko. O, przeciwko Japonii. Wypowiedzieli wojnę. To dlaczego nie dołączyć się do wojny przeciwko Japonii? Po co mamy pomagać Japonii tutaj? Możemy dosłownie być przeciwko. Tutaj wysilamy w takim razie te wszystkie. Nie cierpię tej prowincji. A, bo mam inny rozkaz. Dobra, to jest ten, który. Na jaki rozkaz tu idziesz? Idziesz tu, a. Odzyskamy swoje terytoria. Oraz też pytanie, czy nie mają tutaj coś innego. Nie, nie mają. Dobra, więc ty zajmiesz się obroną portów. Ponieważ no, mamy taki problem, że mamy dosyć dużo portów. Okej. I Japończycy, się przygotujcie na wielką falę Chińczyków, tak jak było w realnym życiu. Pytanie jest takie, czy już to wpłynęły? Mamy zbyt mało danych. Ale powinno być wystarczająco. Dobra. Odzyskajmy w takim razie nasze terytoria. Do boju, moi drodzy towarzysze. Aż tak mocni to nie jesteśmy, ale przynajmniej wow, trochę dużo tych dywizji tutaj wystawili. Przynajmniej trochę sobie radzimy z tym. Jak to wygląda atak? Wygląda dobrze. Przejęliśmy ten port, to dobrze. Jeszcze tylko go musimy osłonić. Dobra, nie, idzie nam bardzo dobrze z tym. Tutaj tylko trochę stanęliśmy głupio. Okej, w takim razie idziemy. Oj, teraz może się nam uda zdobyć całą tą doktrynkę. Dobra, w takim razie tutaj musimy po kolei pójść zobaczyć, czy czegoś nie możemy. Mauser już jest, jeszcze ma tylko jedno ulepszenie i będzie już najlepszy. Tylko jest taki problem, że jeżeli będziemy mieć wojnę z, no z nimi, to wtedy stracimy, z Niemcami, to wtedy stracimy Mausera. No, trochę bywa. Trochę taka dziwna logika, nie powiem, ale nie zrozumiałem. Okej, czy coś tutaj mamy? Niezbyt. Dobra, powoli się ta kolej robi, a my w Korei. kolej. A my w Korei tutaj dołączamy. Dobra, dołączcie tutaj. Okej, 17. Muszę już pilnować. Okej, jeżeli mamy już kod zbadany, no to wykorzystajmy to, nie bądźmy jacyś mega głupi. Możemy też w sumie wysłać szpiegów. Żebyśmy tutaj odbili to. Okej, pytanie jest takie, czy mamy jakiś event, żeby skorować Koreę. Dlaczego ja tyle razy mówię rzeczy, które dosłownie brzmią jak Korea?
Okej, co tutaj mamy? War support, warbound. To jest... To brzmi aż zbytnio, jakbym to specjalnie mówił, ale specjalnie tego nie mówię. Okej. Odetnijmy może jeszcze port, to wtedy dosłownie oni padną. Tak. Całą armię na północy przyjęliśmy. Wow. Nie powiem. Skończyło się jak historycznie z tym. Dobra, 22 dywizje. Część może tutaj przejść. O, ten może dostać. Gural Fighter. Dobra, niech jeszcze tylko się zajmą tą wielką armią. Jak to wygląda? Stracili prawie milion, a my straciliśmy 74 tysiące. Tak, tylko musimy teraz uważać na desanty. Dobra. W takim razie reszta armii niech pójdzie tutaj, bo to jest jedyny terytorium, gdzie mamy zaopatrzenie. A co tutaj mamy? Solid Life Tech Control. Mamy jeszcze doktrynkę. I Institute Press. Okej. Okay. Tutaj mamy te rzeczy. Jak wygląda tutaj? No tutaj już ewidentnie sobą nam idzie. Tutaj Rosję zrobiliśmy ponownie. Gdzieś desant? A, nie wiem. No, no na razie niech się tutaj zajmują tym. My może sobie zmienimy generała na takiego, który ma obronę. Z Rosją teraz się nie będziemy podpisywać żadnych paktów o nieagresję. To jest nasze konwoje. Pytanie jest takie, czy my możemy sobie... A możemy release Cora. Nie możemy to ciągle robić. Okej. Okay. Co to jest? Hess National Spirit... Ale już mamy tego. Dobra. Fury Deck Script. Jedyne co, powiem wam szczerze, to mnie wkurza to, że teraz tutaj nas tak cisną w tych konwojach. Ja bym coś wysłał tam, tylko że... jak sami widzicie, trochę trudno będzie. Dobra, powoli się robi mi ta kolej. Tak powoli naprawdę. Kanto. A. Ha, macie za swoje. Macie epidemic. Dobra, co tutaj dać? Tutaj ostatnią rzecz. Mausera. Tutaj trochę. Nie powiem, Japonia trochę bardziej. Trochę bardziej pcha niż oni ją. Seaplane, tak, seaplane, właśnie. Jeżeli oni tutaj przejdą, to będzie nawet lepiej dla nas. Bo my dostaliśmy kory dosłownie na to. No fajnie by było, jakby oni to oddali. To byłoby znakomite. Ale raczej trudno to będzie wykonać przez dłuższy czas. Dobra, kolej się powoli robi. Możemy zawsze wyzwolić tą Koreę, ale trochę to zajmie nam. Warbonds to też trochę nam pomoże. Okej. Już tutaj wszystko mamy. Nie mamy spadochroniarzy. Możemy co najwyżej Marines robić. Ale zanim nam się tutaj uda, to nie sądzę, żeby się nam przydało. Kurde, który to jest kolejny pucz w Niemczech? Mamy kolejny pucz. To jest ten tego pana.
Gdzie się tam zdesantowali nam? Możemy dosłownie wysłać ich do... tutaj do... Japonii. Nie zorientują się wszyscy to Azjaci. Tutaj wiedzą, że Japonia to tak naprawdę trochę słaba jest. Nas to ciągle biją tym, dlatego chcę mieć seaplanes. To jest, że tak powiem, trochę słabo jest. Tutaj się już powoli nam robi, więc po tym to my po prostu będziemy produkować fabryki militarne. I po fabrykach militarnych fabryki cywilne. Nie podoba mi się ta droga. Po tym... A zapomniałem, ten mod ma takie niskie wartości tego, że właśnie tych zasobów, że tak naprawdę infrastruktura nic nie zmienia. Trochę słabo. Okej, landing barge. I coś byśmy robili pod łodzie podwodne. Tak, żeby mieć. Myślę, że kolejny odcinek to będzie odcinek z typu widzimy się, kiedy będę mieć wystarczająco wielką flotę, żeby zaatakować ich. No niestety, na tym będzie chyba polegało. Bo ja nie widzę, żebyśmy mogli sobie to dokonać bez tej floty. My żadnej floty nie mamy. Dobra, więc Marines będą i jeszcze oczywiście tutaj łodzie podwodne. Na szczęście mamy już dosyć dużo zrobionego pod to. Ale widzę, że już karabinów mamy wystarczająco dużo. Czy my musimy stworzyć to, czy mamy już wszystko wystarczające? Mamy wszystko wystarczające, więc nie ma problemu. Na szczęście nie musimy mieć tutaj tego. Dobra, budujcie na takim poziomie, a poza tym wybudujcie mega lotnisko tutaj. CPK. CPK ma być w tym miejscu. Ma być w Jeollabuk. Chyba to źle przeczytałem, ale niech tak będzie. Dobra, tutaj się kolejne rzeczy odpalają, co możemy włączyć. Ile już mamy poparcia? Mamy już 57. Nawet sporo się nam udało przebić. Dobra, lepsze torpedy. Raiding fleet. Coś jeszcze tutaj jest, co możemy korzystać. To jest też port raiding fleet. O, i oczywiście lepszy submarines. Okej, okay, jak to wygląda z tym? Badania kolejne. No i tak, no nie możemy Tybetu pokonać. Ci są naszymi marionetkami od... Nie powiem od kiedy. Możemy spróbować ich... zacząć obudowywać wszystkimi rzeczami. Żeby później ich przejąć. No. Powinno nim nawet trochę zejść. Możemy deploy units. Dawno nie widziałem, żebyśmy mogli to zrobić. W sumie wszystko robiliśmy na coś innego. I tak naprawdę możemy zmienić template'ki. Te są takie dosyć ciężkie. Możemy flamethrower stać. O, masz los, ile to daje. Dobra, bierzemy flame flowers. Signals. Safe. Dobra, i to jakby co, to są nasze normalne dywizje. To, co właśnie zmieniłem. Dobra, więc potrzebujemy coś produkować. Potrzebujemy track. Wow. Okej, okay, trochę sporo tych. Będziemy potrzebować ciężarówek.
Wiecie co, na razie sobie dam po 3 tego. No, mamy pewne braki, ale nie jest aż tak źle. To chyba było ostateczne ulepszenie do karabinów. Możemy trochę powykorzystać starych karabinów, dzięki temu będziemy mieć stal. Mamy tu oczywiście te dywizje. To co możemy porobić, to też poćwiczyć je w międzyczasie. Możemy poczekać, może wreszcie oddadzą nam terytoria. Może. W pewnym czasie powinni nam oddać. Okej, co to jest max range? No max range. Co to jest surface detection, support, zobaczcie. Dobra. Okej, tutaj wszystko jest zrobione, teraz to idziemy. Raiding fleet. To raiding fleet. Myślę, że tutaj mamy jeszcze to mamy. Mamy dwie różne rzeczy. Ciekawe. Raiding fleet. I dalej. Raiding fleet. Tak. Zgadliście. Dobra, ja będę się na tym żegnał. Mamy, tak, po pierwsze potężne rzeczy do zrobienia. Mamy po pierwsze dużo karabinów do przerobienia, więc nawet będzie w miarę okej dla nas. Też mamy dużo do wyprodukowania rzeczy, bo sobie napakowaliśmy do dywizji. Mamy ciężarówki do wyprodukowania. Samoloty produkujemy. Wiecie co? Może zaczniemy je wystawiać po pierwsze. O nie, to jest jeden z tych. Okej. Nie mamy Naval Strike? Wait a minute. Przecież to miało być... Seaplanes. Nie mówcie, że to jest jakiś inny rodzaj Seaplanesów, które gdzieś tutaj jest. O, maści los, to są te. Dobra, przestaniemy produkować je w takim razie ilości. Myślałem, że to są normalne. To są jakieś te. Mamy jeszcze statki Naval Patrol. Możemy je wysłać do tego. Lecą sobie. Jej. Te. Trochę słabo wyszło. Dobra, ale za to przynajmniej będziemy mieć najlepsze łodzie podwodne. Dobra. Widzimy się, kiedy już będę przygotowany na desant na Japonię. No to, cześć!